Słowo za słowo. Rozmowa biznesowa. Wszystko się zgadza. Ze mną Jakub Łabno z gospodarstwa rolnego, który jest i producentem, i dostawcą choinek. Nie tylko przed Bożym Narodzeniem, choć też. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam państwa, witam panią. Czytam sobie w opisie, że to gospodarstwo rolne, rodzinne, które prowadzicie, to jest polska plantacja. Co to znaczy? To znaczy, że całe życie zajmujemy się hodowlą. W sumie, jeżeli ktoś by mnie pytał, odkąd się zajmuję, to... Od zawsze, można powiedzieć. Od dziecka. Temat narodził się już 25 lat temu, jak tato pracował jeszcze w Danii i zobaczył, jak wygląda produkcja choinek i postanowił przenieść to na teren Polski. I tak generalnie zaczęła się ta przygoda produkcji i handlu, bo zarówno produkujemy, też robimy sprzedaż detaliczną. Czyli tato wymyślił taki rodzinny biznes. Tak jest. Przyjechał do Polski. No i co było dalej? Od czego zaczął? Od czego zaczął? Kupił nasiona, oddał do odhodowania, czyli z nasiona, to się zaczyna, na przykład kupuje się 10 tysięcy nasion, z tego wyrasta około 5 tysięcy. Później kupuje się, też trzeba pole mieć, albo dzierżawi się, albo kupuje. I czeka się. Proces jest to długotrwały, ale też widać, jak natura... działa. Jest zawsze łaskawa? Dokładnie, nie natura. Zawsze jest łaskawa. No właśnie, od czego to zależy, jak sądzisz? Różne są czynniki, są choroby, są też pożary. Zdarzało się nam też, że mieliśmy czasami, plantacja już była praktycznie na finiszu, ale wywołany pożar potrafił całkowicie zniszczyć plantację. Gdzie znajduje się wasza plantacja? Plantację mamy w Mielcu i w Tarnowie. W centrum miasta mamy pole i też hodujemy w Tarnowie. I też nawet jest nasz cel, że jeżeli nam się uda te choinki wyhodować, to chcielibyśmy zrobić sprzedaż stricte na plantacji, żeby ktoś przyjechał, wtedy nikomu i nikt już mi nie zarzuci, że ma nieświeżą choinkę, sam dostanie piłę, sam sobie wytnie. Aż tak? Aż tak. Tak chcielibyśmy dojść, zobaczymy, jak to się uda, bo to też jest proces, który, tak jak mówiłem, trwa długo. To drzewko nie rośnie z roku na rok, tylko to jest świerk na poziomie 5 lat, jodła na poziomie 10-12 lat, taka do klienta bezpośrednio. Czy to jest biznes sezonowy, zimowy, czy niekoniecznie? Generalnie u nas jest to biznes sezonowy, ale pracujemy nad tym cały rok, bo jednak trzeba doglądać tym drzewkom, ale głównie to opiera się tak na miesiąc takiego, można powiedzieć, młynu sprzedażowego. Czyli teraz jest najbardziej intensywnie? Tak jest, teraz jest intensywny, do Wigilii, później możemy odpoczywać. I na czym polega ta praca całoroczna przy choinkach? Na pielęgnacji, na koszeniu trawy, doglądaniu. Jest to bardzo też przyjemna praca, bo to jest praca w naturze. No, cieszy nas to, robimy to z sercem od wielu lat. Można powiedzieć tak brzydko, że się podniecamy, jak jest ten sezon, bo to jest efekt pracy długotrwałej. Jeżeli nam się uda i mamy ten nasz towar, stricte polski towar, nie sprowadzamy. I też tym się chwalimy, że to nie są choinki zagraniczne, tylko nasze, polskie. Ile osób pracuje na tej plantacji? Na plantacji gdzieś jest to rodzinnie, więc możemy powiedzieć, że 5 osób. We własnym gronie. Czasami też trzeba się wspomóc kimś, ale to jest praca, którą jeżeli ktoś ma ją jako pasję, to może bez problemu sobie z nią poradzić. Kiedy, Kuba, byłeś małym chłopcem, to już wiedziałeś, że twoim zajęciem będzie produkcja choinek? Tak. To zostało, można powiedzieć, wyssane z mlekiem matki. Jesteśmy w stanie powiedzieć, ile sztuk jesteście w stanie wyhodować i sprzedać? Jakim jesteście producentem? Myślę, że rocznie nasadzamy gdzieś około 10 do 15 tysięcy choinek, bo po prostu mieszamy towar, żeby mieć każdy asortyment na dany rok. Myślę, że na rynku tarnowskim to jesteśmy w stanie sprzedać około 3 tysięcy, no i coś do tego hurt, ale to... Czyli mniej więcej globalnie ile? Globalnie myślę, że około 5 tysięcy sztuk. To jest dużo? To jest mało? Jak ty to oceniasz? Dla nas jest to dużo. Dla wielkich jakichś tam koncernów jest to może mało, bo robimy to tutaj na lokalnym rynku, więc też
może to nie jest tak wielka skala, ale myślę, że jesteśmy już, możemy się tym chwalić. A co w ofercie? Co w waszym asortymencie? Co można sobie wybrać? Mamy pełen asortyment, zaczynając od sosny, która była tak jakby pierwszym początkiem. Pierwsze nasadzenie w historii gospodarstwa Łabno to była sosna czarna, bo jest to piękne drzewko, długo się trzyma, ale też bardzo ciężko jest wyhodować tutaj na polskim terenach, bo też bardzo choruje. Drugi, najbardziej popularna jodła kaukaska, przeważnie 80% sprzedaży to jest jodła kaukaska, jest to drzewo, które długo w domu może wytrzymuje i też nie kuje, jest wygodne do ubrania. Trzeci to jest świerk srebrny, czwarty świerk serbski Omorika. No i też donica i cięty towar. No to jeszcze zapytam o ceny. Co ceny. Za ile? Generalnie ceny mówimy, że dla każdego. Można kupić choinkę od 35 zł, no tak naprawdę do 1000. Zależy też jaka wysokość, jaki wygląd. Myślę, że jeżeli ktoś przyjdzie i z nami uśmiechnie się, to też podchodzimy z sercem do klienta i jesteśmy w stanie się dogadać z każdą osobą, żeby bez choinki, jak przyjdzie po choinkę, to już z choinką wychodzi. Czyli można negocjować i można się targować. Dokładnie. Najlepiej jak ja jestem, bo sprzedawcy tak na dwa razy, ale myślę, że przeważnie gdzieś się kręcę wokół punktów. Czyli trzeba pytać o Jakuba Łabno. Tak. Najlepszy do negocjacji. Dlatego czasami też uciekam. Kuba, a jak już mamy choinkę, załóżmy, że z waszego gospodarstwa rolnego przywozimy ją do domu. To co zrobić, powiedz tak po prostu okiem fachowca, żeby ona postała i była jak najdłużej? Jeżeli jak chodzi, o nią dbać? Tak, jeżeli chodzi o towar kopany, też mówimy o tym, nie kłamiemy, że jest to towar wykopany na sezon, więc on jest na gdzieś połowa listopada, początek grudnia kopany. Zależy też od temperatury, bo jak jest mróz, no to musimy wcześniej zacząć. Też kontrolujemy to w sprawie pogody. Trzeba podlewać drzewko. Jeżeli ustawiamy to nie przy grzejniku ustawionego na maksa, tylko troszkę skręcić, no i cieszy się. Drzewko takie, teraz już się ta moda trochę zmienia, już nie trzyma się tych choinek tak długo, ale bez problemu, jeżeli nawet byśmy dzisiaj już sadzili, to my tak w domu do lutego trzymamy tą choinkę. Oczywiście, i dobrze wygląda? Dobrze wygląda, troszkę przybladnie, ale jest to do zniesienia. Jest zjawisko kradzieży choinek w lasach? Słyszałeś to jest coś? Chyba coroczny problem. Jest to, myślę, że to się zmieniło, już nie ma tak dużo, bo każdy jak też do domu tą choinkę chce wstawić, w lesie nie jest tak łatwo znaleźć choinkę ładną, kształtną. Przeważnie dużo osób już, dawniej klient był tylko z miasta, teraz już jest, myślę, że klient z poza miasta więcej tych klientów przyjeżdża do nas, ale kradzież, no nie, dawniej się to zdarzało, myślę, że nie mam tych statystyk przed sobą, ale myślę, że ten problem się zmniejsza, ale nie mogę potwierdzić w 100% tej informacji. A dla tych z Państwa, którzy chcą i powinni mieć choinkę z legalnego źródła, to powiedzmy, gdzie można ją kupić, bo są dwa punkty sprzedaży, tak, prawda? Tak, dwa punkty. Pierwszy to jest już od zawsze, można powiedzieć, na Okrężnej 17. Myślę, że większość Państwa już kojarzy, bo już tak troszkę z Państwem współpracujemy i w radiu też o nas słychać. Od lat. I o tym zaraz też powiemy, to na koniec. Drugi punkt jest nowo otwarty naprzeciwko Parku Braci, Parku Sanguszków. Też zachęcam, będzie tam duży Mikołaj, taki pomysł tegoroczny. Chcemy wprowadzić taką zagrodę z żywymi zwierzętami, będą barany i kozy, więc w mieście tego już dawniej jeszcze, jak byliśmy młodsi, to było to zauważalne. Teraz jest coraz mniej, więc zapraszam. Można nawet nie kupić choinki, tylko sobie przyjrzeć, zobaczyć, jak to wygląda. Kiedy te zwierzęta? Od jutra. Będzie można przyjść, tak, i zobaczyć, że zwierzęta. Tak, od jutra od 8 do 20 będzie można, punkt będzie otwarty. Powiedzmy teraz o tym na koniec, bo to niespodzianka i taka gratka dla Państwa, że już niebawem RDN rozdawać będzie dla Państwa, jak co roku, żywe choinki właśnie z gospodarstwa rolnego Państwa Łabnów. Co będziemy rozdawać konkretnie? Będziemy głównie rozdawać świerka srebrnego i serbskiego. Wymiary tak dostosowane są, można też mniejszą choinkę znaleźć i też większą. Zapraszam. Ile sztuk rozdamy? W tym roku jest radio ma 26 lat i stwierdziliśmy, że jak jest 26 lat, to 260 sztuk. W przyszłym roku, jeżeli będzie, to 270 i
aż do ile lat tyle choinek, razy 10. Szykuje się znakomita akcja. O szczegółach będziemy Państwa informować na antenie, w wiadomościach RDN, na radiowym Facebooku Rzecz Jasna i na rdn.pl. Ale jeszcze na koniec, Kuba, zapytam Ciebie, czy Ty już masz choinkę w domu? Prywatnie? Mam bardzo małą, bo urodziło mi się dziecko i też nie, na razie jeszcze mieszkam w mieszkaniu dosyć małym i w tym roku stwierdziliśmy, że taka 1,5-metrowa nam wystarczy. Ale to jest choinka z Twojego gospodarstwa? Tak, oczywiście. Ubrana czy nie ubrana? Ubrana, oczywiście. A od 1 grudnia. Proszę? Jakie ma kolory? Czerwone. Jakie dekoracje? Tylko czerwone i nasz delikatnych światełek. Jakoś nie... zależy też od gustu. My jakoś tej choinki nie chcemy za bardzo uzdabiać, bo sama w sobie nam się podoba. Czyli ona jest taka autentyczna, rustykalna. Dokładnie. Kiedy się dowiedziałeś i zorientowałeś, że produkcja, hodowla choinek to jest twoja pasja? Chyba od urodzenia. To jest tak jak... odkąd pamiętam, te choinki robimy i zamieniło się to w pasję. No cieszy, jest to klimat, jest kontakt z ludźmi coroczny. Każdy do nas przyjeżdża, jest uśmiechnięty, bo jednak przyjeżdża po tą choinkę. Po choinkę na święta. Choinkę na święta, dokładnie. 23 minuty po godzinie 9 o choinkach i o tym nastroju wyjątkowym bożonarodzeniowym pewnie byśmy jeszcze mogli długo rozmawiać. Więcej w wiadomościach, więcej także w Pulsie Regionu. Jakub Łabno, gospodarstwo rolne, dostawca, producent choinek i ten człowiek, który do radia RDN już niebawem przewiezie ile? 260 choinek. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję, pozdrawiam.